W środę 8 czerwca Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podniosła stopy procentowe, tym razem aż o 75 punktów bazowych, windując tym samym stopy procentowe na rekordowy poziom 6%. Co to oznacza dla kredytobiorców, jak i zwykłych obywateli, ile jeszcze mogą wzrosnąć stopy procentowe w Polsce i jakie kroki warto podjąć, aby uchronić swój kapitał przed inflacją? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. I już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Cykl podnoszenia stóp procentowych ma się znakomicie i nikt już nawet nie mówi o jakiejkolwiek obniżce oprocentowania stóp procentowych. Cóż się jednak dziwić, dane z gospodarki nie napawają optymizmem i nawet sama minister finansów przyznaje, że przed nami spowolnienie gospodarcze. Jeżeli do tego zerkniemy na inflację, która pobiła kolejny niechlubny rekord i znajduje się już prawie na poziomie 14%, decyzja Rady Polityki Pieniężnej o gwałtownym podniesieniu stóp procentowych wcale nie dziwi. Co ciekawe, kiedy popatrzymy wstecz, to ostatnio tak wysokie stopy procentowe mieliśmy około roku 2003, czyli prawie 20 lat temu. Na co jednak warto zwrócić uwagę, to fakt, że w tamtym czasie polska gospodarka znajdowała się w całkiem innym stanie. W 2003 roku inflacja w końcu została poskromiona i wynosiła około 4-5%. Mieliśmy wówczas za sobą bardzo bolesne lata wysokiej inflacji, gdzie aby zdusić jej wzrostowy trend, trzeba było dźwignąć stopy procentowe na poziom przewyższający znacznie 20%. Na dzień dzisiejszy polska gospodarka znajduje się w dokładnie odwrotnej sytuacji. Inflacja cały czas się rozpędza, a Rada Polityki Pieniężnej próbuje ją okiełznać, windując z miesiąca na miesiąc coraz wyżej stopy procentowe. Co jednak ciekawe, w 2003 roku przy około 5% inflacji stopy klarowały się na poziomie 5-6%. Dziś przy inflacji prawie 14% stopy procentowe w Polsce nie znajdują się nawet na połowie wartości inflacji. To oczywiście przekłada się na wiele negatywnych czynników dla naszego kraju. Największym problemem jest jednak rynek długu. Na papiery dłużne naszego kraju zainteresowanie cały czas spada, do tego stopnia, że rząd może zdecydować się wyemitować obligacje denominowane w euro. Pożyczkodawcy wymuszają więc na naszym rządzie coraz to bardziej wyśrubowane kryteria, które ten musi spełnić, jeżeli chce znaleźć chętnych na papiery dłużne. Sytuacja przypomina więc tą z kredytami we frankach. Dopóki frank szwajcarski był tani, dopóty kredytobiorcy nie mieli problemów ze spłatą zadłużenia. Kiedy jednak nastąpił wzrost wartości szwajcarskiej waluty w stosunku do złotówki, raty kredytów poszybowały w górę. Tak samo może stać się z obligacjami denominowanymi w euro. Jeżeli polska gospodarka nadal będzie znajdować się w nieciekawej sytuacji, a inflacja będzie rosła, kurs złotówki może się załamać, a tym samym waluty obce wystrzelą bardzo wysoko w górę. Jak więc widzicie, tego typu rozwiązania są niezwykle niebezpieczne. Z drugiej jednak strony, kiedy rząd nie znajduje chętnych na zakup obligacji Skarbu Państwa, może najzwyczajniej w świecie stać się niewypłacalny i zbankrutować. Dlatego też kolejnym pomysłem na ściąganie dodatkowych środków na obsługę długu jest najnowszy pomysł rządzących w postaci obligacji Skarbu Państwa, których oprocentowanie jest oparte o stopy procentowe i zmienia się wraz z ich wzrostem bądź też spadkiem. Ten instrument ma za zadanie co do zasady być instrumentem inwestycyjnym. Z drugiej jednak strony wydawać by się mogło, że te obligacje oparte o poziom stóp procentowych mają pomóc rządzącym zebrać środki potrzebne do funkcjonowania państwa. A to z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej kosztowne. Obsługa długu to jedno, drugim bardzo ważnym elementem są wydatki na socjalne dodatki dla coraz to nowszych grup społecznych. 12 tysięcy złotych na dziecko, 500 plus dla dzieci obywateli Ukrainy, dodatek osłonowy, 14 emerytura, tarcze antyinflacyjne, a także inne mniejsze inicjatywy, jak chociażby dopłata do dekodera. Wszystko to są wydatki, które musi unieść budżet państwa,
a które sprawiają, że w trudnych czasach, jakie nastały, coraz bardziej ciążą naszemu państwu. I tutaj znów warto pochylić się nad paradoksem, jaki w tej chwili widzimy. Z jednej strony Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe coraz wyżej, chcąc tym samym zwolnić rozpędzającą się inflację, z drugiej zaś strony mamy rząd, który każdy powstały problem chce rozwiązać górą pieniędzy pompowaną w społeczeństwo. Mamy więc tutaj dwie przeciwstawne siły, które działają dokładnie w przeciwnych kierunkach. Jeżeli mamy poskromić inflację, to oczywistym są cięcia wydatków i ich redukcja. Jak jednak widzicie, dzieje się to, co się dzieje. Najbardziej poszkodowaną grupą są oczywiście osoby posiadające kredyty hipoteczne ze zmienną stopą oprocentowania, chociaż i do nich rząd wyciąga pomocną dłoń, o czym mówiłem w innym moim wideo, które ukazało Wam się, o tutaj, u góry. Szybkie wzrosty oprocentowania kredytów sprawiają, że zadłużone osoby muszą wydawać coraz więcej pieniędzy na spłatę swoich zobowiązań i tym samym wydają mniej na inne dobra, zmniejszając tym samym konsumpcję. Wiele z tych osób wygląda końca podwyżek i zahamowania wzrostu poziomu stóp procentowych. Niestety tutaj nikt nie wie, jak długo potrwa ten stan rzeczy. Jeszcze na początku roku wszyscy eksperci wieszczyli, że szczyt inflacji spodziewany jest na czerwiec tego roku. Teraz częściej słyszymy, że szczyt inflacji ma się przesunąć na trzeci lub czwarty kwartał tego roku. Osobiście nie podzielam tego zdania i uważam, że inflacja będzie trwała jeszcze długo, a tym samym cykl podwyżek stóp procentowych będzie nadal postępował. Jak jednak będzie? Zobaczymy. Na chwilę obecną sytuacja jest jednak bardzo dynamiczna i cały czas zmienia się niezwykle szybko. Widząc jednak ceny paliw, które ponownie wracają na poziomy 8 zł i więcej, nie mam wątpliwości co do tego, że ceny nadal będą rosły. Co gorsza, jeżeli 20 lat temu stopy procentowe musiały przewyższyć inflację, aby zahamować jej wzrost, sytuacja na chwilę obecną nie jest najlepsza. Jeżeli inflacja nadal będzie szła do góry, Rada Polityki Pieniężnej będzie coraz bardziej gwałtowniej podnosić stopy procentowe. Jeżeli tego nie zrobi, możemy podzielić los Turcji, w której inflacja szaleje i przekroczyła już 70% przy 14% wysokości stóp procentowych. Jak więc widzicie, to jak Rada Polityki Pieniężnej będzie rozgrywała tą partię, może wpłynąć tak naprawdę na wszystko. Niestety rok 2023 będzie rokiem wyborów parlamentarnych, a co zatem idzie, partia rządząca nie rozpocznie radykalnego zaciskania pasa, zwłaszcza że coraz więcej osób jest niezadowolonych z obecnej sytuacji. Drożyzna w sklepach i na stacjach paliw, wysokie ceny węgla i opału, podwyżki rat kredytów, jak również zamieszanie spowodowane wprowadzeniem Polskiego Ładu sprawia, że gdyby partia rządząca zdecydowała się na niepopularne decyzje związane z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną, zwiększyłaby jedynie grono osób niezadowolonych. Zamiast tego podejrzewam, że z ust miłościwie nam panujących popłyną zapewnienia o kolejnych prezentach od państwa dla obywateli. Państwa, które nie ma swoich własnych pieniędzy, a jedynie zarządza naszymi podatkami. Co jednak, kiedy dobrniemy do pewnej granicy, w której ludzie powiedzą stop i wyjdą na ulicę masowo protestując i domagając się zmian, ile jeszcze muszą wzrosnąć ceny, aby ta sytuacja się zmaterializowała? Pierwsze oznaki już widać i wystarczy poczytać jakiekolwiek artykuły o tematyce ekonomicznej, a raczej komentarze, które się pod nimi znajdują, aby mieć pogląd na to, co myślą zwykli ludzie. Co ciekawe, to jednak nie wszystko. Ostatnio kierowcy zablokowali jedną ze stacji benzynowych, protestując tym samym przeciw wysokim cenom paliw. Jak więc widać, jesteśmy już naprawdę blisko granicy wyznaczającej ludzką tolerancję na sytuację w Polsce. Nadchodzące miesiące będą wyglądać więc bardzo ciekawie. Warto uważnie śledzić informacje, jakie będą płynąć do nas z gospodarki, jak również przygotować się na cięższe czasy. Osobiście polecam Wam stworzenie sobie po pierwsze poduszki finansowej, która będzie dla Was taką pewną polisą ubezpieczeniową na nieprzewidziane sytuacje, jak również dywersyfikację swojego portfela inwestycyjnego poprzez zakup fizycznego złota w postaci jednouncjowych monet, jak również wymianę części Waszych oszczędności na bardziej stabilne waluty, takie jak dolar amerykański, euro, funt brytyjski czy frank szwajcarski, a także dla tych bardziej odważniejszych osób zakup bitcoina. Lepiej oczekiwać najlepszego i być przygotowanym na najgorsze, niż nie poczynić kroków wyprzedzających i żałować później swoich decyzji. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do podesłania tego materiału swoim znajomym, a także lajkowania i komentowania tego wideo dla większych zasięgów.
Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.